Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o roślinie, na punkcie której mam obsesję od paru już lat. Roślina tak naprawdę albo bylina, ale w naszym klimacie najczęściej roślina jednoroczna, werbena patagońska. Roślina dla początkujących, fantastyczna dla zapylaczy. Zapraszam na ten odcinek. Jak możecie zobaczyć od pierwszych słów tego wideo, mam obsesję na punkcie tej rośliny. Odkryłam ją na jakichś zdjęciach oczywiście, albo na Instagramie, albo na Pinterestie, już nawet nie pamiętam, ale oszalałam, kiedy zobaczyłam te fantastyczne takie chmurki fioletowych kwiatów. I od razu, jak zawsze, kiedy zobaczę coś, co mi się spodoba, wzbudziło się we mnie to uczucie, muszę mieć tę roślinę. Zaczęłam czytać, interesować się, jak się ją uprawia i okazało się, że jest to roślina bardzo prosta w uprawie. Największy problem był wtedy z dostaniem nasion lub z dostaniem gotowych roślin. Natomiast przeczytałam wtedy, że jest to roślina jednoroczna u nas, że będzie wymarzała. Okazało się, że ona mi świetnie przetrwała wtedy, kiedy ją posadziłam zimy, ale były to zimy ciepłe. W tym roku zimę mieliśmy taką minus 20 parę stopni i większość tych roślin jednak wymarzła. Także w zależności od tego, jakie są te zimy, może to być u nas albo bylina, albo roślina jednoroczna. Ale nie musimy się martwić tym, że jest jednoroczna, bo ja, kiedy raz wprowadziłam ją do ogrodu, wysiewa mi się, słuchajcie, sama co rok i nie mam, w ogóle się już nią nie zajmuję. W sumie to błąd, zajmuję się, ja muszę pielić nadmiar tych moich siewek, kiedy one się wysiewają. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj jedno miejsce zaniedbałam i to po prostu jest dżungla werbeny patagońskiej. Skąd ta werbena patagońska, słuchajcie, pochodzi? Ona pochodzi z Ameryki Południowej i tam występuje po prostu w całości. Tam Brazylia, Chile, Argentyna, Kolumbia, wszędzie tam werbenę znajdziemy w naturalnym środowisku. Świetna roślina, bo ona tak jest fantastyczna dla zapylaczy, kochają ją pszczoły, wszelkie zapylacze, motyle, no po prostu co tutaj się dzieje, zawsze jest na niej pełno wszelkiego rodzaju karmiących się stworzonek. Najważniejsze dla mnie jest to, że fruczak gołąbek po prostu pojawił się u nas pierwszy raz w ogrodzie właśnie jak wprowadziliśmy werbenę patagońską, więc cudownie, bo to jest taki polski koliberek, no po prostu... To się nie da opisać. Jak on przylatuje, to jesteście jak zahipnotyzowani i on po prostu od jednej do drugiej werbeny, my sobie właśnie ostatnio siedzieliśmy i on po prostu sobie robił takie rundy, pijąc sobie ten nektar. Cóż jeszcze z tą werbeną? Przeczytacie wszędzie, że ona lubi gleby dobrze zdrenowane i jest rośliną, która świetnie reaguje na suszę. Słuchajcie, ja przesadziłam moje werbeny przed dom, gdzie zalało nam w tym roku czterokrotnie, tam po każdej większej ulewie stoi woda i te werbeny razem stoją w tej wodzie. Podżółkły jej może troszeczkę dolne liście, ale te rośliny fantastycznie kwitną, więc powiedziałabym, że ten teren w tym roku jest dość podmokły. Także teoria teorią, słuchajcie, miejsca dobrze zdrenowane jak najbardziej, ale w warunkach trudniejszych sobie poradzi. Jeżeli chodzi o światło, werbena najlepiej będzie się zachowywać, kwitnąć w miejscach słonecznych. Ja oczywiście, jak wiecie, lubię popychać rośliny w kierunkach dla nich niekorzystnych i oczywiście werbeny wysiewałam też w miejscach zacienionych. I to jest tylko tak, że ja, słuchajcie, po zimie czy tam po jakichś przymrozkach, a nawet jesienią ucinam te nasiona i chodzę i rozsypuję w nowych miejscach w ogrodzie. W miejscach zacienionych wzeszła, nie jest tak duża, ale kwitnie, więc dla mnie to jest super roślina, jeżeli mam jej nadmiar, żeby też w tych miejscach zacienionych ją wcisnąć, bo to jest zawsze niewielka chmurka niebieskiego więcej, a ja bardzo lubię, żeby w moim ogrodzie było tak właśnie niebiesko i fioletowo. Także można spróbować w różnych miejscach, czyli i mokro, i sucho. Świetnie reaguje na niedobór deszczu, bo ja wiem, że wiele z Was ma w tym roku problem z suszą i te werbeny świetnie sobie poradzą. Oczywiście jak będziecie widzieć, że ta roślina Wam troszeczkę tak klapią jej liście, ona tak po prostu w dół zaczynają się zwijać, wtedy po prostu musicie je podlać, ale to będziecie widzieć, że ta roślina zaczyna cierpieć z powodu niedoborów suszy. Ja zrobiłam tak, że nawet już takie większe sadzonki przesadzałam z ogrodu i wtedy było widać, że kiedy są niedobory tej wody. Także to był ten moment, w którym należało je podlać. Ogromną zaletą tej rośliny jest też to, że nie trzeba jej podpierać. Jeżeli macie już jakiś czas ogrody, to wiecie, że mnóstwo roślin podpierania wymaga. Werbena patagońska jest rośliną rosnącą sztywną. Naprawdę trzeba konkretnej burzy, żeby ją położyć. U nas, słuchajcie, w tym roku był Armagedon i nic jej nie pokonało. Za mną za ławką możecie zobaczyć właśnie samosiejki, które wysiały się w totalnie zacienionym miejscu. Tam naprawdę mają poniżej 4 godzin światła i zakwitły bardzo podobnie do tych pozostałych roślin w moim ogrodzie. I teraz chciałam Wam opowiedzieć o siewie. Kiedy
kiedy sialiśmy wiosną werbenę patagońską, można to już robić w lutym i bardzo dużo osób pośpiesza do tego, żeby siać ją szybko, bo ona długo wschodzi i bardzo często niech wschodzi. Słuchajcie, ja nieraz miałam taki problem, że siałam ją już w lutym, starałam się zapewnić jej fantastyczne warunki, dużo światła, ciepło i ona nie chciała mi wcale wschodzić, w szczególności ta z paczek z nasion kupowanych. Natomiast ona jak wariatka sieje się w moim ogrodzie sama, tylko że wschodzi w maju. I dużo osób martwiło się, że ta, która wschodzi w maju, będzie z nią problem, bo ona zakwitnie bardzo późno. No to w tym roku chciałam wam powiedzieć, że werbena wysiała mi się w połowie maja i kwitła już w połowie lipca. Także naprawdę to nie jest jakieś takie spóźnienie. Dla mnie to jest wtedy bezobsługowo, bo ja po prostu najwyżej muszę wypielić jej nadmiar. Ale nie mam tych sadzonek w domu. Same sobie wschodzą w odpowiednim momencie, czyli w momencie, kiedy u mnie kończą pierwsze kwitnienie róże, werbena mi wtedy zakwita i robi się piękne wypełnienie. Także tak jak dla mnie, to ja po prostu zostawiam temat w ogrodzie, czyli zostawiam te kwiaty, które są teraz. Ja je wszystkie zostawię na roślinach, pozwolę im uschnąć i pozwolę im, potem je zacznę rozsypywać. Chcę, żeby one mi się przemroziły na rabatach i potem w maju po prostu wschodzą jak szalone i nic oprócz przesadzania lub pielenia z nimi robić nie muszę. Zabiorę was teraz do tarasu i pokażę wam, jak wyglądają sadzonki w tym roku, bo są zupełnie inaczej niż było w zeszłym roku. Już wam mówię, o co chodzi. W tym roku przy tarasie, słuchajcie, powtórzyłam przegrodę z werbeny patagońskiej, ale w zeszłym roku, zaraz po tym jak taras został wykonany, przesadziłam tutaj sadzonki werbeny patagońskiej, które przetrwały mi zimę, takie właśnie dwuletnie, dużo większe, dużo szybciej kwitnące. One kwitły już pod koniec czerwca i wszystko było super na początku lipca, kiedy one były duże, już kwitły, wszystko było pięknie. Natomiast, ponieważ jest to bardzo wąska rabata, werbeny rozrosły się strasznie, pokładały mi się na trawniku, zaczęły mi się w pewnym momencie przy ulewach wywracać. W tym roku wsadziłam tutaj młodziutkie sadzonki, takie wysiane w maju i to był dużo lepszy pomysł. One dużo lepiej wyglądają, taka bardziej ułożona jest ta rabata tutaj. Tworzy mi taką delikatną, niewysoką, fioletową ścianę. Jak sobie siedzimy na leżakach czy w jacuzzi, to naprawdę jest to taki fajny dodatek. On fajnie zmiękcza taras, nie wygląda taras jak takie pudło. Słuchajcie, tutaj już siedząc, chciałam wam też powiedzieć o tym, jak werbenę sadzić, z jakimi roślinami. Ona fantastycznie wygląda jako roślina solitierowa na rabacie, ale też świetnie wygląda w donicach. Bardzo dobrze w połączeniu wygląda ze stipą, z perowskią, z lawendą, z różami jako tył, z jeżówkami. Z floksami może nie do końca, jestem jakąś ogromną fanką, ale z takimi ciemnofioletowymi floksami też mi się podoba. Także tutaj możecie kombinować, naprawdę tych połączeń może być bardzo dużo. Ja chyba najbardziej lubię połączenie z perowską, czyli szałwią rosyjską i z jeżówkami. Wyjątkowo mi się to połączenie podoba. Zabiorę was jeszcze na front i pokażę, jak wyglądają werbeny patagońskie przy moich dużych bukszpanach. Na tej rabacie możecie zobaczyć połączenie właśnie werbeny patagońskiej z perowską, czyli szałwią rosyjską, która tutaj za wszelką cenę chce wyjść z tej rabaty. A na dole mam jeszcze szałwie jednoroczne. Przepięknie też kwitną większość sezonu. Lubię połączenia fioletów z różnych odcieni fioletu, ale też bardzo dobrze wygląda połączenie takiego fioletu z bielą, z różem, albo na zasadzie kontrastu. Wydaje mi się, że werbena patagońska może też ciekawie wyglądać z żółtą rudbekią, czy jakimiś takimi mocno intensywnymi pomarańczowymi kwiatami. Koniecznie dajcie mi znać, czy wysialiście werbeny w tym roku wiosną i jak wam wyrosły. Ja, tak jak wam mówiłam, naprawdę już daję naturze robić, co potrzebuje. Nie zajmuję się zbytnio tymi roślinami, bo raz wprowadzono do ogrodu, naprawdę fantastycznie się rozsiewają i słuchajcie, nie trzeba wydawać kasy na te sadzonki, które to czasami potrafią kosztować od 8 do 16 zł za jedną. A ja uważam, że werbeny świetnie wyglądają w dużych grupach, po kilkaset sztuk. Także jeżeli jeszcze nie sialiście, to koniecznie albo kupcie jedną roślinę i dajcie jej się wysiać w następnym roku, żeby mieć ich dużo, albo siejcie, ale niekoniecznie tak bardzo wcześnie w roku, naprawdę można chwilę później i zrobić to na zewnątrz, kiedy jest ciepło, jest dużo słońca. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. W następnym odcinku w niedzielę pokażę wam moje hortensje bukietowe Limelight i Vanilla Phrase i opowiem też o hortensjach bukietowych, co tam mi się przy nich sprawdza. Jeżeli wideo wam się dzisiaj podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.